N ta suma częściowa szeregu, suma od n równego 1 do nieskończoności an, dana jest wzorem, i tu mamy wzór, Sn równa się n kwadrat plus 1 podzielone przez n plus 1, no i naszym zadaniem jest obliczenie A7, czyli siódmego wyrazu tego ciągu. Dobrze, no to popatrzmy, przypomnijmy sobie, co to jest Sn. Otóż Sn, no właśnie, to jest taka suma, suma częściowa, czyli suma od k równego 1 do n, a k, czyli a1 plus a2 plus a3 plus, raz, dwa, trzy, kropeczki, plus an. Suma pierwszych n wyrazów naszego szeregu, n ta suma częściowa. No dobrze, to może zobaczmy, tak, co to jest S1? No S1 to jest A1, prawda? S2 to jest A1 plus A2. No i może wypiszmy jeszcze kilka. S3 to jest A1 plus A2 plus A3. No i może jeszcze S4 to jest A1 plus A2 plus A3 plus A4. Dobrze, i teraz nas pytają, mamy wzór na Sn, pytają, jak obliczyć A7. To popatrzmy może tutaj jeszcze na ten ciąg tych równości. I co widzimy? No widzimy na przykład, że jeżeli mamy S1 i S2, to możemy obliczyć A2. No co to jest A2? Prawda? Jak odejmiemy stronami te równania, to mamy, że A2, no to A2 to jest S2 minus S1. Prawda? A1 plus A2 minus A1 to jest właśnie A2. No podobnie, jeżeli popatrzymy na te dwa, na te dwie równości, to zobaczymy, że A3 to jest S3 minus S2. Tak? No właśnie, tu jest suma do 3. Jak odejmiemy sumę 2, no to zostaniemy z A3. No i wreszcie podobnie jest tutaj, prawda, S4, A4, tak? A4 to jest S4 minus S3. Prawda? No to co? No to jeżeli wypiszemy sobie tutaj w ogólności, co to jest Sn minus 1, no to ma być suma, może już to opuścimy, tę notację z sumą, to będzie A1 suma wyrazów od pierwszego do n minus pierwszego. No to jeżeli zrobimy to, co tutaj, widzimy, że no, suma n wyrazów jest o ile większa niż suma n minus 1 wyrazów, no właśnie o an. Czyli innymi słowy, z tych dwóch równości możemy napisać, że an to jest Sn minus Sn minus 1. No to wróćmy teraz, pytają nas, no mamy Sn, mamy wzór na Sn, pytają nas o A7, czyli co? Czyli korzystając z tego, co już tutaj napisaliśmy, możemy napisać, że A7 to jest, no właśnie, S7 minus S6. Czyli no S7 to jest co? 7 do kwadratu plus 1 podzielone przez 7 plus 1, tak? A S6 to jest 6 do kwadratu plus 1 podzielone przez 6 plus 1. Czyli to jest co? 7, czyli to jest 58 odejmujemy od tego 37 siódmych, tak? No 58 to jeszcze możemy sobie skrócić przez 2, czyli to jest 25 czwartych minus 37 siódmych. Wspólny mianownik jest 28, czyli to jest 25 razy 7 minus 37 razy 4 przez 28. No dobrze, 25 może tutaj policzmy sobie dalej. Tu. 25 razy 7 to jest ile? To jest 140 plus 35, tak? To jest 175 minus 4 razy 3 to jest 120, 4 razy 7 to jest 28, czyli to jest 148, tak? 4 razy 37 przez 28.
No, gdyby było 178 minus 148, to by było 30, a tak to jest o 3 mniej, czyli jest 27 28. I co? I to już się przez nic nie dzieli. Czyli to jest nieskracalny ułamek. Dobrze, czyli A7 to jest 27 28. Możemy tutaj wpisać 27 28. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.